Witajcie kochani, tu Adrianna i dziś chciałabym Wam przedstawić i zrecenzować to tajemnicze urządzenie, które pomaga mi w walce z trądzikiem, dzięki któremu nie muszę już aż tak często odwiedzać salonów kosmetycznych i które stało się moim ulubieńcem ostatnich miesięcy. Jak już pewnie zauważyliście, nagrywam ten odcinek bez makijażu i chciałabym się Wam wytłumaczyć, dlaczego tak jest. Ja już próbowałam nagrać ten film, ale nie wiem jakim cudem z mojej karty pamięci usunęła się część materiału, więc nie było możliwości, żeby zmontować ten film. A poza tym pomyślałam sobie, kurczę, jaki to ma sens nagrywać film o dbaniu o urodę i o trądziku, kiedy pokazuje się w makijażu, skoro naprawdę w makijażu możemy ludziom wmówić wszystko, możemy powiedzieć, że mamy idealną cerę, mimo że tak w ogóle nie jest. Po prostu stwierdziłam, że to jest sztuczne i nienaturalne nagrywać o dbaniu o cerę i o trądziku, jednocześnie mając na sobie kilogramową tapetę, więc mówię nie. Skoro chcę być szczera, to pokażę Wam się bez makijażu i pokażę Wam, jak tak naprawdę moja cera wygląda. Nie będę Was oszukiwać i pokazywać Wam, że jest lepiej niż tak naprawdę jest. Ale przed rozpoczęciem recenzji, kilka faktów o trądziku. Trądzik jest to najpopularniejsza choroba skóry, która dotyka 650 milionów ludzi na świecie. Trądzik w ogóle nie jest wybredny, może wystąpić u każdego, niezależnie od płci, wieku oraz koloru skóry. Między 11 a 30 rokiem życia trądzik pojawia się aż u 80% ludzi. Czemu trądzik jest taki potworny? To mit, że trądzik jest tylko domeną nastolatków, ponieważ pojawia się aż u 20% dorosłych. Oto co może powodować trądzik. Genetyka, stres, dieta, dysbalans hormonalny, przyjmowane leki. Czyli jednym słowem, prawie wszystko. Okej, nagadaliśmy się, ale wreszcie Wam to pokażę, bo na pewno jesteście ciekawi. Produkt, o którym będę dzisiaj mówiła, to Espada od Foreo. Ale czym jest to tajemnicze urządzenie? Więc Espada od Foreo jest to produkt, który za pomocą sonicznych drgań oraz za pomocą niebieskiego światła LED likwiduje bakterie na naszej twarzy odpowiedzialne za trądzik. Więc jak to się w ogóle stało, że ja się zainteresowałam tym produktem? Jak wiecie, ja miałam problemy z trądzikiem, na szczęście ten trądzik został zaleczony, ale ostatnio na mojej twarzy znowu pojawiły się niedoskonałości, znowu na tym policzku, jak widzicie, zaczęły się pojawiać piękne, czerwone wykwity. A że bałam się wizyty u dermatologa, ponieważ obawiałam się, że znowu zapisze mi antybiotyk, postanowiłam poszukać jakiegoś rozwiązania na własną rękę. I wiecie, czytałam o jakichś maściach, o jakichś zabiegach kosmetycznych, aż w końcu trafiłam na artykuł o tym urządzeniu. I mówię, pff, nie no, to nie może działać, sorry, nie. Ale przeczytałam bardzo dużo pozytywnych komentarzy, obejrzałam mnóstwo filmików na YouTubie, wszyscy byli zachwyceni, więc powiedziałam, dobra, spróbuję, trudno, najwyżej nie wypali, ale spróbowałam. Szczerze to podejrzewam, że nie byłabym przekonana do tego niebieskiego światła LED, gdyby nie to, że kilka miesięcy temu byłam na zabiegu oczyszczania twarzy u pani kosmetyczki i po całym zabiegu pani kosmetyczka nałożyła mi na twarz maskę świetlną, co znaczy, że po prostu przyłożyła do mojej twarzy lampę, która emitowała właśnie takie światło. Więc jak usłyszałam, że jest urządzenie, które oferuje takie rzeczy w domu, no to wiecie, od razu byłam bardziej zainteresowana. Poza tym posiadam Lunę, czyli szczoteczkę do twarzy od Foreo. Robiłam nawet rok temu recenzję tego produktu, byłam bardzo zadowolona, więc mówię, skoro już mi się sprawdził jeden produkt z tej firmy, no to może kolejny również się sprawdzi. Jeżeli chodzi o plusy tego produktu, to na pewno jest to wykonanie. Wykonane jest z dwóch rodzajów silikonu medycznego, więc mamy pewność, że to urządzenie jest higieniczne. Poza tym Espada jest wodoodporna, czyli nie ma żadnych problemów z czyszczeniem tego produktu. Ja po prostu raz na jakiś czas podkładam to urządzenie pod kran, myję zwykłym żelem do mycia twarzy i koniec, nie muszę się dalej nad niczym zastanawiać. Poza tym ja bardzo cenię sobie urządzenia Foreo za to, że kupujemy raz i nie musimy nic domawiać, wydawać kolejnych pieniędzy, tylko po prostu raz przychodzi z całym urządzeniem, ze wszystkimi wtyczkami, jeden zakup i tyle. Dlatego właśnie ja nie mogę się przekonać do produktów Clarisonic, ponieważ nie podoba mi się to, że kupuję szczoteczkę, a później raz na jakiś czas muszę jeszcze kupić odpowiednie końcówki, wymieniać je. Ja nie mam czasu, nie mam ochoty o tym myśleć i nie mam ochoty wydawać kolejnych pieniędzy, więc kupuję raz i tyle i chcę już mieć to z głowy. Gwarancja na 2 lata, też ogromny plus. A poza tym, mimo że to urządzenie wygląda na tajemnicze i ciężkie w użyciu, to jest to dziecinnie proste i zaraz Wam pokażę, jak ja stosuję ten produkt. Espadę używamy na umytą skórę, włączamy i po przyłożeniu do skóry urządzenie zaczyna drgać i wysyłać długą wiązkę światła niebieskiego, które penetruje skórę w jej głębokich warstwach. Po 30 sekundach urządzenie przechodzi w tryb czuwania i możemy rozpocząć zabieg w innej części naszej twarzy.
Ja używam espady 2 razy dziennie, rano i wieczorem. No i najważniejsze pytanie, na pewno będziecie ciekawi, czy zauważyłam jakieś plusy stosowania tego produktu. Ja używam espady od ponad miesiąca, codziennie, rano i wieczorem i muszę powiedzieć, że zdecydowanie zauważyłam, że moja skóra mniej się błyszczy, ponieważ ja mam ogromny problem z błyszczeniem się skóry. Strefa te, policzki, to jest po prostu dyskoteka po kilku, nawet nie godzinach, tylko po kilku minutach, to już jest po prostu dramat. Po drugie, mam mniej zaskórników, a poza tym wydaje mi się, że moje kroski dużo szybciej się goją, więc jak najbardziej zauważyłam zdecydowanie plusy używania espady. Muszę niestety wspomnieć o minusach. Jeden minus istnieje, jest to minus poważny, czyli cena tego urządzenia. Nie będę udawała, że ten minus nie istnieje, ponieważ espada kosztuje aż 600 zł, więc jest to zdecydowanie dużo, jest to już poważny zakup. Natomiast jeżeli macie problemy z trądzikiem, to wiecie, jak dużo potraficie wydać na wszelkie kremy, zabiegi kosmetyczne i cena takiego urządzenia wydaje się bardzo wysoka, ale tak naprawdę jest to kilka zabiegów w salonie kosmetycznym, więc i tu drogo, i tu drogo. Trądzik to jest po prostu ogromne dziadostwo. Jeżeli jesteście zainteresowane tym produktem, natomiast cena Was przeraża, to moim zdaniem fajnie jest skoczować na jakąś przecenę. Na pewno firma Foreo robi jakieś przeceny, więc sprawdzajcie stronę. Jeżeli będzie na promocji, to ja serdecznie Wam ten produkt polecam. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę. Pamiętajcie, żeby napisać mi w komentarzu, czy znacie jeszcze jakieś inne produkty, które służą do pielęgnacji naszej cery. Chętnie je dla Was przetestuję. Zostawcie kciuka w górę, subskrybujcie kanał oraz wpadajcie na moje wszystkie media społecznościowe, żeby być zawsze na bieżąco. Ja już się z Wami żegnam. Do zobaczenia już niedługo. Pa, pa! Buziaczki!